Smartfony z dobrym aparatem wybiera coraz więcej osób. Chcemy, aby ważne chwile odzwierciedlane były w dobrej jakości, a smartfon to przecież aparat, który zawsze mamy przy sobie. Oto 10 smartfonów w różnych cenach, które powinny spełnić Wasze oczekiwania. Oglądajcie jednak do końca, bo na końcu podamy też listę wyróżnionych modeli. Zaczynamy od nieco tańszych modeli. Na miejscu 10 Xiaomi Mi A1. Za około 1000 zł oferuje dobry podwójny aparat tylny z zoomem optycznym 2x i bardzo udanym trybem portretowym, w którym twarz jest wyraźna i ostra, a tło rozmazane. Fotki dzienne wyglądają świetnie. Brakuje jednak stabilizacji optycznej, a jakość zdjęć nocnych jest po prostu słaba. Na pokładzie mamy aż 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci masowej, Dual SIM z obsługą pasma LTE B20 800 MHz, czytnik linii papilarnych i czysty, szybko działający system Android 8.0. Za tysiaka to bardzo dobry smartfon. Na miejscu 9 Huawei Mate 10 Lite. Ten smartfon za około 1300 zł wyróżnia się podwójnym aparatem z obu stron. Z przodu mamy 13 plus 2 megapiksele, a z tyłu 16 plus 2. Oznacza to, że w obu kamerkach mamy tryb portretowy z rozmytym tłem. Co ciekawe, punkt ostrości możemy wybrać nawet po wykonaniu zdjęcia. Huawei Mate 10 Lite nagrywa też filmy Full HD. Smartfon ma duży, prawie 6-calowy wyświetlacz o proporcjach 18:9, 4 GB RAM-u, 64 GB pamięci masowej i miejsce dla karty pamięci microSD. Na miejscu 8 Huawei P10. W popularnych sklepach kosztuje około 1600 zł, ale pod względem jakości zdjęć to najwyższa liga. Huawei P10 ma podwójny aparat tylny 12 plus 20 megapikseli, przy czym jeden aparat jest zwykły, kolorowy, a drugi robi zdjęcia czarno-białe. Jest też nagrywanie filmów 4K UHD. Smartfon jest dobrze wykonany i poręczny. Wyświetlacz ma bardzo lubianą przekątną 5,1 cala. Jest też dużo pamięci, wydajny procesor i dobrze zoptymalizowany system. Miejsce 7 zajął znacznie droższy, ale dobry pod względem fotograficznym iPhone 8 Plus. Teoretycznie zamiast 8 powinniśmy dać tutaj iPhone'a 10, ale jest on znacznie droższy od 8 Plus. Owszem, 8 też tania nie jest, ale pod względem aparatu wypada świetnie. Ma podwójną kamerkę tylną z zoomem optycznym 2x i stabilizacją optyczną. Jest też znakomity tryb portretowy rozmywający tło i nagrywanie filmów 4K UHD w 60 klatkach na sekundę lub Full HD nawet w 240. iPhone 8 Plus działa bardzo szybko i jest dobrze wykonany. Na miejscu 6 HTC U11. Nie ma podwójnego aparatu tylnego, ale jeden mu w zupełności wystarcza. Zdjęcia z niego po prostu imponują jakością. Docenić trzeba przede wszystkim znakomitą szczegółowość i ostrość obrazu. Aparat główny ma stabilizację optyczną. Ciekawostką jest to, że zdjęcia można wykonywać ściskając boki obudowy. Smartfon jest wydajny i działa bardzo szybko. Na rynku dostępna jest też wersja nowsza HTC U11 Plus z większym wyświetlaczem 18:9 i lepszą baterią. Wkraczamy do pierwszej piątki. Warto tutaj zaznaczyć, że wszystkie kolejne smartfony już są tak dobre, że w zasadzie ich kolejność nie ma znaczenia. Każdy z nich ma bardzo dobry aparat i na co dzień spisuje się po prostu świetnie. Tak więc miejsce piąte, OnePlus 5T. Ma dwa aparaty z tyłu z jasnymi obiektywami i dobrymi sensorami, dzięki czemu możemy wykonywać bardzo dobrej jakości zdjęcia w dzień i całkiem niezłej jakości w nocy. Szczególnie dobrze wypada tryb manualny. Przy niskiej czułości ISO i na długim naświetlaniu można wykonać imponujące zdjęcia nawet w słabym świetle. Może też nagrywać filmy 4K UHD. Wadą jest brak stabilizacji optycznej, ale producent dodaje skuteczną stabilizację cyfrową. OnePlus działa najszybciej ze wszystkich smartfonów w tym zestawieniu. Miejsce czwarte zajął Samsung Galaxy Note 8. Można przyjąć, że jest to obecnie najlepszy smartfon do zdjęć. Oprócz podwójnego aparatu tylnego z zoomem i stabilizacją optyczną na obu obiektywach, oferuje też genialny wyświetlacz AMOLED, bardzo wydajne komponenty i przydatne aktywne piórko. Jest jednak bardzo drogi, więc pomimo ogromnych zalet musi ustąpić innym smartfonom pod względem opłacalności. No i wkraczamy na podium. Miejsce trzecie Huawei Mate 10 Pro. To super nowoczesny smartfon z podwójnym aparatem tylnym. Jeden z nich jest kolorowy, a drugi czarno-biały. Oba oferują jednak bardzo wysoką jakość zdjęć, nawet w słabym świetle, w specjalnym trybie nocnym.
Mate 10 Pro ma znakomicie zoptymalizowany system Android 8.0, dzięki czemu nawet po dłuższym czasie działa bardzo szybko i płynnie. Jest też bardzo dobry wyświetlacz AMOLED 18:9, 6 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci masowej oraz Dual SIM. Miejsce drugie zajął jeden z najładniejszych smartfonów ostatniego czasu, LG V30. Zdaniem wielu osób LG V30 to jeden z najładniejszych smartfonów ostatnich lat. Ma piękną szklano-metalową, wodoszczelną obudowę, a w niej szczegółowy i kontrastowy wyświetlacz OLED otoczony bardzo wąskimi ramkami. Trzeba przyznać, że prezentuje się po prostu genialnie. Z tyłu zastosowano podwójny aparat szerokokątny i ultraszerokokątny. Pierwszy z tych obiektywów jest bardzo jasny i ma stabilizację optyczną. LG V30 jest nowoczesny i działa szybko. I na najwyższy stopień podium trafia Samsung Galaxy S8. Głównie dlatego, że jest to smartfon bardzo uniwersalny. Owszem, ma nieco mniejsze możliwości fotograficzne od Galaxy Note 8, ale jest też znacznie tańszy i wciąż oferuje wysoką jakość zdjęć i filmów. Przy okazji jest też bardzo poręczny, wodoszczelny, ma znakomity wyświetlacz AMOLED o proporcjach 18,5:9, bezprzewodowe ładowanie baterii i działa dość szybko. Teraz jako bonus kilka wyróżnionych modeli. Na początek LG G4 i G5, które są tanie i też robią bardzo dobre jakości zdjęcia. Nieco gorszy, ale za to nowszy jest LG G6. Bardzo drogi i niestety niedostępny oficjalnie w Polsce jest Google Pixel 2 XL, który pod względem jakości praktycznie bije każdego smartfona z tej listy. I godne polecenia są też Galaxy S7, Honor 9 i Xiaomi Mi 6. Wiele smartfonów potrafi robić dobrej jakości zdjęcia, ale do prawdziwej elity należy tylko kilka z nich. Dajcie znać, którego wy byście wybrali dla siebie. Tymczasem do zobaczenia.